24. Niedziela zwykła, rok B. Kolor szat zielony. Modlimy się, abyśmy służąc Bogu mogli doświadczyć Jego miłosierdzia. Czytania: Księga Izajasza, Psalm 116, List świętego Jakuba Apostoła i Ewangelia według świętego Marka. Pierwsze czytanie. Zadziwiające. Kilka wieków przed narodzeniem Jezusa powstaje utwór, który szczegółowo go opisuje, zwłaszcza jego cierpienie i mękę. Niezwykle wymowne są trzecia i czwarta pieśń sługi Jahwe, zawierające niektóre szczegóły dotyczące męki Jezusa. To właśnie usłyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Psalm. Daru życia najbardziej doświadcza ten, który był blisko jego utraty. Opisuje to pierwsza część psalmu 116. Pierwsza część psalmu 116 to ta część, w której odnajdziemy treści bliskie doświadczeniu sługi Jahwe. Modlitwę wyrażającą wiarę i ufność człowieka przeżywającego śmiertelne niebezpieczeństwo uzna za swoją każdy, kogo spotkały trudności ponad siły. Ale opisuje ona też wdzięczność człowieka, który został wysłuchany przez Pana, ocalony od niebezpieczeństwa, nieszczęścia, choroby lub wrogów. To pieśń tych, którym Pan podarował życie. Drugie czytanie. Jakub, jak zwykle konkretny, też mówi o śmierci, ale nie człowieka, lecz wiary. Pokażę ci wiarę ze swoich uczynków, pisze. Usłyszymy dzisiaj kolejny fragment listu, w którym autor, Jakub bądź jego uczeń, akcentuje nierozłączną więź pomiędzy wiarą i uczynkami. Bez czynów wiara jest martwa. Bez czynów miłości staje się niewiarygodna. Nie może nas zbawić. Ewangelia. Jezus mówi o krzyżu, symbolicznie, jako o naśladowaniu Go mimo trudności. Jego śmierć nada niebawem tym słowom zbawienne znaczenie. Dochodzimy dziś właśnie do punktu zwrotnego w Ewangelii Marka. Pytanie Jezusa, które pada pod Cezareą Filipową. Za kogo uważają mnie ludzie? To zwieńczenie pierwszej części. Od tego momentu Jezus zaprzestaje czynienia cudów. Wkroczy na drogę do Jerozolimy, gdzie poniesie śmierć. Ona ukaże jego prawdziwe oblicze i to tam zaprasza swoich uczniów. Podsumowując, kiedy Jezus pierwszy raz powiedział o krzyżu, uczniowie nie mieli pojęcia, że krzyż to nie tylko metafora losu, ale narzędzie egzekucji, na którym Jezus zostanie stracony. Ten krzyż zapowiedziała już trzecia pieśń sługi Jahwe. Nie mówi wprost o drzewie krzyża, ale zapowiada, jak oczekiwany Mesjasz zwycięży. Ten krzyż oznacza nie tylko mękę i śmierć Jezusa, ale także Jego solidarność z cierpiącym człowiekiem. Krzyż to pociecha dla cierpiących, że tak jak ja cierpiał sam Bóg. A może trudna prawda,
że zwrot na drodze wiary dokonuje się właśnie przez cierpienie. Ten krzyż to miłość bliźniego, to powierzona nam przez Boga misja oraz wezwanie do dawania siebie innym. Ten krzyż to brama nowego życia. Wszystkie teksty i rozważania zaczerpnięte zostały z książki Zaufaj Słowu, Jutro Niedziela, Rozpoznaj w nim Boga, rok B. Autorstwa księdza Przemysława Śliwińskiego i księdza Marcina Kowalskiego. Wydawnictwo Stacja 7. Zachęcamy do lektury całości. Błogosławionej niedzieli.